Jędrek mi zapakował łopatę do plecaka. Także super. Sam Jędrek. No, najlepiej uczyć się od mistrza, także jesteśmy mega zadowoleni. Dlaczego tutaj jestem? Jak wiecie, moją pasją właśnie są skitureski, alpinizm. Jestem tutaj po to, by pokazać troszeczkę tej mojej pasji podopiecznym. Cieszę się, że są aktywni, jakby uważam, że to jest super, bo sport to zdrowie, to dobre samopoczucie, radość i ekipa tutaj całkiem nieźle sobie radzi. Widać, że po prostu na co dzień się ruszają. W ogóle góry i przyroda jest fajnym otoczeniem do tego, by odpoczywać, by łapać dystans, łapać energię po prostu do walki z jakimiś różnymi przeciwnościami, które gdzieś tam nas napotykają, więc jak najbardziej, ja również to robię i nawet mieszkając tutaj, będąc na co dzień, po prostu wychodząc w górę, mam jakieś takie poczucie wolności. Jestem Agnieszka. Jestem tutaj ze względu na to, że jestem z ekipy Rock and Roll, jestem po raku piersi, a jestem tutaj ze względu na to, że choroba uświadomiła, znaczy w trakcie choroby, może pomyślałam, że sky is the limit, że trzeba teraz walczyć o siebie i za każdym razem, kiedy mam taki moment, że jestem przez lekarzy albo jakieś okoliczności zmuszona do nic nie robienia, wtedy wszystko po prostu boli. Kości, stawy, mięśnie, no bo gdzieś jest to też efekt leczenia. I stała aktywność pozwala mi przede wszystkim oczyścić głowę, nabrać energii i tak pozytywnie się zmęczyć. To mi daje właśnie energię do dalszego działania. Jestem Ania i 6 lat temu miałam diagnozę. Jestem pierwszy raz na skiturach dzięki Fundacji Rock and Roll, z którą już robię którąś z rzędu aktywność, której nigdy wcześniej nie próbowałam. Nie wiem, jak dzisiaj będzie. Wczoraj było trochę ciężko, ale jestem dobrej myśli, bo plecak jest o połowę lżejszy niż wczoraj. Trzymajcie kciuki. Przyjechaliśmy w Tatry z rollingiem. Tatry to jest takie super miejsce do tego, żeby się oderwać od miasta, oderwać od codziennych troski, pobyć trochę ze sobą. Jesteśmy na skiturach. Skitury to jest w ogóle coś, co jest dla nas zupełnie nowe doświadczenie. No i tutaj wśród nas jest wiele osób, które takie nowe doświadczenia bardzo doceniają. Lubią, szukają tego. To pozwala poczuć życie mocniej. To pozwala poczuć się, że się żyje. Doszłam!